Ten mówi Basza, gdybyśmy byli w Stanach Zjednoczonych, to pewnie by to brzmiało and the winner is. No właśnie, kto jest bogatszy? Czy bogatszy jest Robert Lewandowski, wybitny piłkarz, snajper, który strzela bramkę za bramką, czy też Marcin Gortat ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie z Łodzi, którą przypłynął do Stanów Zjednoczonych, gdzie po prostu robi wrzuty, co chwilę wsadza piłę do kosza. Robi dobre wsady. No właśnie, kto jest po prostu bogatszy? Czy jest to Robert Lewandowski, czy jest to Marcin Gortat? Jakie mają majątki i w co inwestują pieniądze? O tym dowiesz się z tego filmiku. Na samym początku mam do ciebie prośbę, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Zacznę tak od razu z grubej rury. Powiem tak, że na papierze bogatszy jest tutaj Robert Lewandowski, aczkolwiek jego przewaga nie jest zbyt duża. Zaraz wam powiem dokładnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o po prostu majątek. Oczywiście mówimy tutaj o majątku, czyli o tych pieniądzach, które ci sportowcy zarabiają w swoich klubach, w klubach po prostu piłkarskich, klubach koszykowych, koszykarskich. Natomiast są to zarobki bez uwzględnienia wydatków, tak? Można zarabiać 100 milionów, a można wszystko stracić nawet w jeden dzień, tak? Jeśli chodzi o majątek, to Marcin Gortat ma 251 milionów złotych. To jest jego majątek. I natomiast jeśli chodzi tutaj o Roberta Lewandowskiego, to Robert Lewandowski dysponuje majątkiem w wysokości 275 milionów złotych. Oczywiście, tak mówię, jest to majątek. Są to te pieniądze, które oni zarobili przez te lata w swoich klubach. Natomiast trzeba pamiętać, że obaj po prostu panowie grają na oboi. Obaj panowie inwestują bardzo intensywnie swoje pieniądze, starają się pomnożyć swoje pieniądze. Zwłaszcza, że warto wspomnieć o tym, że wielu tak naprawdę tutaj koszykarzy, którzy kończą karierę w NBA, chyba były takie kiedyś prowadzone statystyki czy badania, to ponad 60% czy 70% w momencie, kiedy kończy im się kontrakt w NBA, zostają bankrutami po prostu, bo wszystko tracą pieniądze, kompletnie nie potrafią inwestować. Natomiast Marcin Gortat unika właśnie takich nietrafionych, takich po prostu takich sytuacji, tak? Inwestuje te pieniądze. I teraz wam powiem tak, takie zestawienie przeprowadziło wprost opublikowało listę tak naprawdę ludzi, najbogatszych ludzi do 40 roku życia i w tej klasyfikacji znalazło się po prostu tutaj kilku sportowców, już pomijam biznesmenów, bo jakby ludzi tutaj ze świata z biznesu, bo to jest zupełnie inna branża, natomiast właśnie znalazł się Robert Lewandowski, znalazł się Marcin Gortat, znalazł się po prostu na przykład Ewa Chodakowska, która dysponuje majątkiem w wysokości 49 milionów złotych. Naprawdę bardzo, bardzo dobre pieniądze. Takie zarobiła właśnie przez cały czas trwania swojej kariery dotychczas. Nie mówię po prostu o wydatkach, tak? Mówię tylko o majątku. Dobra. I teraz powiedzmy sobie tutaj szczegółowo na temat Marcina Gortata. Marcin Gortat ma 33 lata i ma dom w Arlington, na przedmieściach Waszyngtonu. Ma jeden dom za 2 miliony złotych, drugi ma za 600 tysięcy dolarów, czyli też około 2 milionów złotych. Potem ma dwie posiadłości, które warte są około 3,5 miliona dolarów i one znajdują się na Florydzie. Oprócz tego ma także nieruchomości Gortat w Łodzi i Warszawie. Także Marcin Gortat gdziekolwiek po prostu pojedzie na świecie, do Polski albo do Stanów Zjednoczonych, na pewno ma po prostu gdzie położyć głowę do poduszki. Dobra, i potem jedziemy dalej. Co ciekawe, Gortat nie tylko po prostu myśli tutaj na parkiecie, ale także po prostu rusza, i to ostro głową, na Wall Street, ponieważ inwestuje pieniądze właśnie na giełdzie Wall Street, na amerykańskiej giełdzie Wall Street. No, muszę od razu powiedzieć, że tam trzeba naprawdę mieć łeb do inwestycji, ponieważ wiele osób inwestuje na Wall Street i traci pieniądze, a nawet po prostu przez pośredników czy z maklerów, domy maklerskie, można dużo pieniędzy stracić, naprawdę trzeba się znać. Więc właśnie inwestuje na Wall Street. Oczywiście tutaj Gortat ma słabość do samochodów, no to chyba po prostu jak każdy mężczyzna, sportowiec i tak dalej. Posiada BMW M5 800 koni, po prostu wyrywa asfalt jak jeździ po prostu po Stanach Zjednoczonych. Chociaż nie, bo tam jest mocno położony asfalt. Poza tym ma także Porsche Panamera GTS. I ma także po prostu Mercedesa klasy S w wersji S63 AMG.
ma także Forda, terenowego Forda F-150, którym przewozi skutery wodne i motorówki. Na bogato, moi drodzy. No ale tak jest. No i właśnie... Natomiast właśnie tutaj w tym zestawieniu było tak, że właśnie tutaj Marcin Gortat był, natomiast Robert Lewandowski jest od niego wyżej po prostu o 3 oczka w tym zestawieniu. Wiadomo, że tutaj Robert Lewandowski ma nieruchomości willę w Dortmundzie, willę w Monachium, no ale to było związane z tym, że tak naprawdę występował tam, tak, więc kupił tam dom. Ma także tą piękną posiadłość po prostu na Mazurach, o której chyba każdy z nas wie. No i też po prostu ma apartamenty, tak, jest współwłaścicielem, czy po prostu, co ciekawe, tak, że Robert Lewandowski jest deweloperem, ponieważ budował razem z innym biznesmenem apartamenty w Warszawie, Warsaw apartamenty. Zresztą po prostu tutaj o biznesach po prostu Roberta Lewandowskiego nagrywałem kiedyś filmik, bardzo ciekawy, bardzo dużo ma tutaj Robert Lewandowski projektów biznesowych. Głównie są to projekty biznesowe, które dotyczą branży internetowej, stron internetowych, portali internetowych. Jego głównym po prostu, no, ktoś by mu powiedział, no przecież on nie ma bladego pojęcia na temat po prostu internetu i tak dalej, nie? No tak, bo on zarządza po prostu tymi jakby portalami i tak dalej poprzez spółkę Venture Capital i on dokapitalizuje po prostu finansowo, natomiast ta spółka, tam są dobrzy po prostu ludzie inteligentni, bystrzy i tak dalej, którzy potrafią zarządzać tym, inwestuje w startupy dochodowe. Powiem też jakby tutaj, na czym polega filozofia tych inwestowania w te startupy z Venture Capital. Przede wszystkim Robert Lewandowski tutaj inwestuje w takie portale czy strony internetowe, które nie są takimi stronami, jak wiecie, portale społecznościowe, bo każdy myśli, że to drugi Facebook, tak? Nie, to są po prostu takie portale, które działają na takiej zasadzie, że portal jest pośrednikiem, tak? Między klientem a sprzedawcą. Na przykład tam jakieś portale były związane z ekologiczną żywnością, z produktami rolniczymi, portale związane po prostu z sukniami ślubnymi, tak? No chyba każdy z nas wie, że większość kobiet i zresztą potwierdzają to statystyki, większość kobiet, zanim pójdzie po prostu kupić dzisiaj suknię ślubną, to pierwsze co robi, to sprawdza krój, wygląd sukien ślubnych w internecie. No absolutnie, bo nikt sobie tego nie wyobraża, żeby kobieta po prostu jeździła dzisiaj po sklepach. Nie te czasy, może w 90-tych latach, czy na początku 2000-tych rzeczywiście. Dzisiaj absolutnie wszystko odbywa się i na przykład ten portal, który on dysponuje, to jest to portal, który właśnie skupia sprzedawców, wystawców, mniejszy po prostu tutaj salonów sukien ślubnych. Oni po prostu mogą sprzedawać przez ten portal swoje suknie, a klienci mogą kupić, oczywiście od tego jest pobierana jakaś prowizja i tak dalej. Czyli na tym polegają po prostu głównie biznesy i działalność tutaj Roberta. Znany po prostu jest tak, że po prostu, znaczy Marcin Gortat znany także jest po prostu z mocnej jakby działalności swojej charytatywnej, tak, w Polsce organizuje Gortat Camp, gdzie zaprasza tak naprawdę dzieciaki, mogą po prostu trenować pod okiem mistrza, grać w koszykówkę, ale rozwijać się także sportowo. Ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, ta różnica jest niewielka, bo jakby tutaj Robert Lewandowski ma 275 milionów majątku, tak jak mówię, to jest po prostu powiedziane tylko ten, a nie wiadomo ile z tych pieniędzy po prostu zainwestowanych jest, tak? Natomiast Gortat po prostu większość czasu na razie spędza w Stanach Zjednoczonych, być może gdy po zakończeniu kariery rzeczywiście wróci do Polski, po prostu to zajmie się tym biznesem na ostro, tak, na pełnych obrotach, no bo ciężko jest tutaj jedną nogą w Stanach, drugą w Polsce, kontrolować biznesy to jest ciężko. Natomiast tak jak powiedziałem, Robert po prostu gra w Europie i bardzo dużo inwestuje pieniędzy właśnie w strony internetowe, w portale, na tym się głównie skupia poprzez właśnie ten fundusz inwestycyjny. Jedyna rzecz, którą po prostu była właśnie tutaj rzecz związana z apartamentami w Warszawie, tak, gdzie był współdeweloperem tak naprawdę apartamentów. Nie wiem, czy te apartamenty już zostały oddane, czy nie w końcu do sprzedaży, ludzie mogli kupić. Także tak to wygląda, tak to właśnie wygląda, sportowcy dbają o swój majątek, oczywiście cały czas jeszcze biorą udział w reklamach i tak dalej, ten majątek jest powiększany. Wiadomo, że tutaj w Stanach Zjednoczonych gwiazdy takie jak na przykład Marcin Gortat, czy w ogóle osoby, które, znaczy sportowcy, którzy występują w NBA, to są gwiazdy po prostu i tam jest ogromny rynek, no i też po prostu jak są wymagania od nich są większe, tak, no nie może taki na przykład sportowiec mieszkać w zwykłych jakichś domach, tylko za tym, że jest gwiazdą, to też musi po prostu
prostu mieć jakiś określony standard życia. Także to BMW z tymi 800 koni to nie było wcale po prostu taki przesada, bez przesady po prostu, nie? Że ma taki samochód, bo to nie jest wcale jakiś wielki wydatek w Stanach Zjednoczonych na sportowców tego kroju, tego pokroju, tak? Oczywiście w Polsce to był szał, tak? Swoją drogą napiszcie w komentarzach, do ilu się rozpędza taka BMWica. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, czyli jak wiecie, Robert Lewandowski przynajmniej na papierze jest bogatszym sportowcem od Marcina Gortata. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to szkoda. Zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Trzymaj się, na razie, pozdrawiam. Cześć.